Aby nie było wycia. Zmieniła. Unia Europejska, która się zmieniła, to się nie zmienia. Wszystko się zmienia. Uważaliśmy sobie, jak proste i łatwo będzie to znajdzie, gdy będziemy członkami Unii Europejskiej. Bo takie mniej więcej było wyobrażenie w przełom 20-21 wieku, prawda, że to złota, właściwie rozwiązuje wszystko. Nie jesteśmy w NATO i w Unii. Natomiast teraz widać, że właściwie nawet nie wiem, rozmawiamy i o sprawach związanych z bezpieczeństwem, rozmawiamy i o sprawach związanych z Unią Walutową, jej funkcjonowaniem albo raczej niefunkcjonowaniem. Rozmawiamy rzecz jasna o tym kształcie instytucjonalnym Unii Europejskiej, czyli nadaniu jej takiego bardziej efektywnego charakteru. No i w dodatku jeszcze można dodać, że ta Unia, która wydaje się też z punktu widzenia niemieckiego, to co się dzieje chociażby we Włoszech, jest znacznie chyba większym wyzwaniem niż te polsko-niemieckie rozbieżności. Czyli jest świadomość, musimy rozmawiać, musimy wspólnie zastanawiać się nad zmianami. Czy ta wizyta w takim razie jest według pana takim sygnałem, że to iskrzenie, o którym pan wspomniał w tych relacjach polsko-niemieckich, słabnie? Ona jest takim, bo ona tak łączy połączyła wystąpienia obydwu prezydentów z takimi kilkoma panelami dyskusyjnymi dotyczącymi właśnie stanu relacji bilateralnych, Unia Europejska, gospodarka, ale tak, traktuję to jako bardzo wyraźny sygnał, że oczywiście będziemy mieli nasze różnice, o których będziemy dyskutowali i za jakiś czas, ale niezależnie od tego, musimy umieć wyjść ponad nie i wspólnie zająć się tymi sprawami, które są najważniejsze, właśnie o których tak mówił prezydent Steinmeier, jak pani Wetter to przytoczyła. To jeszcze jeden cytat słowa prezydenta Dudy. Europa wolnych narodów i równych państw, gdzie każde państwo ma swoje miejsce i taki sam głos jak inne państwa. Tak mówił o planach i wizji też Europy z punktu widzenia Polski. To było chyba też takie nawiązanie do tych planów reformy Europy, które teraz są debatowane w Unii Europejskiej. Planów też wysuwanych przez prezydenta Emmanuela Macrona, planów, co do których Niemcy, Berlin ma chyba takie bardzo ostrożne stanowisko. Tak, Berlin, to jest bardzo delikatnie powiedziane, że ma ostrożne stanowisko. Właśnie widać było w dyplomatycznej formie, że Berlin nie uważa tych, że właściwie jest to sprzeczne z jego interesami, bo wiadomo, że interesy niemieckie są bardzo silnie na wschód i na południowy wschód od niemieckiej granicy, że to jest obszar też pod względem właśnie powiązań gospodarczych. W związku z tym jakieś pomysły stwórzmy z tego peryferia Unii Europejskiej, a zajmijmy się Morzem Śródziemnym, po pierwsze to rozbija Unię Europejską, pomijając już fakt, że jest sprzeczne z niemieckimi interesami, ale po drugie jest potwornym zagrożeniem dla Unii Europejskiej w imię francuskich interesów. Jednym z ważnych tematów, które pojawią się w tej debacie europejskiej ponownie, będą sankcje wobec Rosji, tudzież ich przedłużenie, bo wygasają one te sankcje ekonomiczne 31 lipca. Kanclerz Angela Merkel, zresztą też polskie władze bardzo zdecydowane stanowisko przyjęły w tej kwestii, natomiast już nie ma takiego zdecydowanego stanowiska po stronie władz austriackich. Ja mówię o tym, ponieważ prezydent Rosji, Władimir Putin, dziś jest w Austrii. Rozmawiał między innymi z prezydentem, ma rozmawiać z kanclerzem Kurzem. To jest pierwsza taka wizyta państwowa, odkąd Putin został ponownie wybrany. Jak pan ocenia te relacje rosyjsko-austriackie? Czy Austria jest jednym z najbardziej przyjaznych krajów Rosji w Europie? Tak, bo to jest właśnie to jedno też z tych wyzwań, o których może też powinniśmy wspomnieć mówiąc na początku, prawda, bo to są dyskusje na temat tego, że gdy Unia próbuje się zreformować, to Rosja raczej wolałaby, co prawda sam Putin się od tego dystansuje, ale Rosja wolałaby raczej słabą Unię, która ma wewnętrzne problemy, trudności i z którą łatwiej się rozmawia w takiej sytuacji. Choć deklaratywnie temu zaprzeczał prezydent. Oczywiście w wywiadzie, który udzielił, odpowiadał, że nie, wprost przeciwnie, Unia jest jego bardzo ważnym, partnerem Rosji i zależy mu na tym, żeby była silna, ale nie jest, powiedzmy, że nie
nie jest to w pełni wiarygodne, jeżeli popatrzeć na jego wcześniejsze działania rosyjskie. Natomiast tak, czy Rosja jest, czy Austria, przepraszam, jest bardziej prorosyjska niż inne. Niewątpliwie szczególnie ten rząd, który jest, ta koalicja, która jest obecnie, jest silnie prorosyjska. To znaczy inaczej, Austria w ogóle była zawsze, starała się zachować, po pierwsze starała się zachować bardiej taką neutralną pozycję, czyli być mostem między wschodem a zachodem. Też on to wracało w ostatnich wypowiedziach, że właśnie będziemy mostem, nie wydalimy nawet rosyjskich dyplomatów. Dlaczego? No bo ktoś musi przecież, znaczy musi być miejsce, gdzie ze sobą rozmawia. To jest ta strona jakby racjonalno-polityczna. Z drugiej strony druga rzecz to oczywiście interesy ekonomiczne. Wiadomo, że Austria zainteresowana jest i rosyjskimi inwestycjami, no i zainteresowana też dostawy energii, plus wiadomo, że jest to kraj, w którym ogromną rolę pełni turystyka i do czasu aż nie zaczęły się problemy w znacznie większym zakresie, byli to turyści, zamożni turyści z Rosji. Więc jest jeszcze trzeci, to są jakby dwa punkty, i jest jeszcze trzeci powiedzmy z obszaru już stricte politycznego, czyli właśnie FPL, Partia Wolności, koalicjant, wprawdzie ten mniejszy koalicjant Austriackiej Partii Ludowej, w której działaniach od wielu lat widać bardzo silnie kierunek prorosyjski, bardzo silne powiązania, współpraca, też taka partyjna z partią Putina. Ale też uznanie aneksji Krymu, prawda? I wycieczki zresztą polityków tej partii na Krym. Były wyjazdy, byli obserwatorzy podczas referendum, były późniejsze wyjazdy polityków FPE, no były też wypowiedzi już całkiem niedawne, właściwie bardzo zgodne z rosyjskimi, bo prezydent Putin mówił podczas wspomnianego wywiadu, sankcje tylko nam wszystkim szkodzą, i właściwie ze strony FPM, czyli Partii Wolności, możemy usłyszeć to samo. Tylko nam szkodzą, powinniśmy z tym skończyć. Tak, Heinz Christian Strache z tej partii, Austriackiej Partii Wolności, mówił otwarcie, Europa musi skończyć z sankcjami i zacząć normalizować stosunki z Rosją. Tylko powiedzmy tak, w Niemczech też słychać głosy mówiące o tym, że sankcje przynoszą straty, tylko jednak jest to bardziej wyważane na zasadzie, co zrobi Rosja i jak zareagować sankcjami, szczególnie z perspektywy kanclerz Merkel. No, natomiast tutaj jest to po prostu pod hasłem zaakceptujmy to, pogódźmy się. W gruncie rzeczy można do tego dodać, niekiedy zresztą nawet pisano w niektórych komentarzach, oznacza to stwierdzenie dajmy zielone światło dla takich działań, jak podejmowała Rosja. Na pewno jeżeli chodzi o politykę prorosyjską, austriacki rząd będzie miał sojusznika w rządzie we Włoszech, rządzie w Rzymie, który też nie ukrywa swoich prorosyjskich poglądów. Dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych, pan był państwa i moim gościem. I to już wszystko w świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia. Powtórka programu. Polskie Radio 24, zbliża się pierwsza. Pierwsza jest w Radiu Conchita, pierwsza, bez wycia.